Love is love. Witamy, witamy. Dzień czwarty naszego szkockiego wypadu. Niestety pogoda dalej nie rozpieszcza, ale od jutra ma być progres, ma nie padać, cieplej być i może słoneczko będzie się troszkę chociaż przebijało. Wstaliśmy rano w Melville Bay i przejechaliśmy 9 mil na miejscówkę znalezioną na Park Fortnite. Znajduje się koło Stretchy Beach. Co prawda ma jeden minus ta miejscówka, bo obok, po prawej mam właśnie cmentarz, który wam za niedługo pokażę. Ale za mną jest toaleta, która jest otwarta 24 na dobę. Zrobiliśmy szybki prysznic normalnie z rana. I następnym punktem, jaki wam pokażemy i sami zobaczymy, to jest latarnia morska na Stretchy Point się chyba nazywa dokładnie, która jest hotelem. Także zapraszamy na kolejny dzień naszej szkockiej eskapady. Dotarliśmy do latarni Stretchy Point, która spełnia funkcję hotelu. Można tu wynająć pokój, ale na minimum tydzień. Kwota to około 400 funtów. Gdy pogoda dopisuje, widoki są bajeczne. Zresztą sami zobaczycie. Wydaje się naprawdę świetnym pomysłem na nocowanie tutaj. Szczególnie jeżeli ktoś przyjeżdża w zimowych miesiącach i szuka zorzy polarnej. Jaka wielka pieczarka! Jest kubka, jest młodziutka pieczareczka. Zbieramy pieczarki. Ciach. Ciach. Na obiad nam wystarczy. Ale jest ich tu mnóstwo, no. Szkockie pieczarki. Po prostu dookoła jest pełno pieczarek. I kub. I kub. Teraz to sobie fajnie. Uważaj, właśnie wiadomo, co zlecałeś. Kupeń już pieczarkę, no? No, tam jest pełno pieczarek. Pieczarki dzisiaj zrobiły mój dzień. Na obiad na pewno będzie zupa pieczarkowa. Niesamowita sprawa. No i my lecimy dalej. Następny przystanek to będzie Betty Hill. Chyba, że po drodze znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Także widzimy się na trasie.
się Betty Hill. Jest to niewielka wioska, oryginalnie nazywała się Far i był to obszar głównie rolniczy. Nazwa miasta wywodzi się po hrabinie Sutherland, która wybudowała właśnie tutejszą wioskę dla przesiedleńców. Idziemy pobujać się po okolicy, zobaczymy, czy dzieje się tutaj coś ciekawego. Z pewnością można tutaj kupić kawę. Także zaraz będę polować na jakąś kawiarenkę, bo cały tydzień bez to jest męka. Tak właściwie kawa, no i może stacja paliw to jedyne ciekawe rzeczy w Betty Hill. Ale przygotowując się do tej serii, czytaliśmy, że wszystko co najlepsze na trasie NC500 zaczyna się od Betty Hill na zachód. Przekonajmy się. Teraz idziemy na Torisdale Beach. Mamy 800 metrów do przejścia. Ale to jest niesamowite, że tutaj nikogo nie słychać. Nikogo nie ma. Cisza, spokój. I tylko szum morza w oddali. I tylko co chwilę słychać od Bartka. Ale jest zajebiście, bo idzie pierwszy. Jesteśmy w miejscowości Tong. Mam nadzieję znaleźć tu jakieś fryteczki. Ale widoczki są tutaj niesamowite. Trochę się tu pokręcimy, a potem pojedziemy na dół na most i tam sobie zrobimy obiad. Widokiem na ten zamek. I obiad będziemy mieć z widoczkiem na ten zamek. A Tong wydaje się być takim małym, spokojnym miasteczkiem. Widzę, że jest tutaj kilka hoteli. Są jakieś knajpki. Wszystko się wydaje być zachowane w takim starym stylu. Kolejny guest house. Już super. Mała turystyczna mieścinka. Z pięknymi widokami, naprawdę. Naprawdę myślę, że jest to świetny punkt, żeby się zatrzymać na dłużej.
wypadkową na wodzie gazowanej. Tutaj właśnie na tym moście Kyle of Tom, gdzie jedliśmy obiadek, no to na tym pierwszym zajeździe pisze, że nie ma parkingu na noc, ale zaraz za nim jest kolejny zajazd i tam już można kimać. Także możecie się obudzić z tak pięknym widoczkiem, że masakra. Spotykamy na trasie, mówi, że oni w ogóle nie zjeżdżają z NC500, a ja uważam, że mega dużo tracą, bo widoczki po prostu wystarczy odbić tak 2-3 mile, to jest naprawdę 6-7 minut od trasy i są takie widoczki, takie punkciki, takie ukryte perełki jak ta za nami. Warto. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Kolejna plaża zaliczona. Już któraś. Dobrze, że jutro będę w jaskinie i coś innego. No i właśnie wybieramy się na nasz nocleg, który jest niedaleko... Durness. Niedaleko Durness. Może zahaczymy o miasteczko Hope. Be free with me. Przed mostem, na środku, na tym przegubie, jedliśmy obiad, a dookoła mamy Ben Royal i Ben Hope, szkockie korony. Właśnie dojechaliśmy na naszą miejscówkę koło plaży Kinabeyne. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. I powiem wam, że trasa stąd do właśnie tutaj na Kinabeyne to jest sztos. To jest najlepsza normalnie trasa, jaką do tej pory widzieliśmy. Wiem, że się powtarzam, że wszystko jest sztos, ale taka prawda normalnie. Tutaj patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, patrzysz przed siebie, patrzysz za siebie i wszędzie jest wypas. Wszędzie jest sztos. W każdym razie kolejna miejscówka, którą wypatrzyliśmy na Park Fortnite. Tak jak wam powiedziałem, koło plaży Kinabeyne. Zaraz wam pokażemy, jak sama plaża wygląda. A na kolację Joanna robi... kanapeczki z pasztecikiem wegańskim pieczarkowym, z ogóreczkiem, z rzodkieweczką, musztardka, chleb już bezglutenowy. Bon appetit! Super, a piasek, mimo tego, że jest wieczór i jest późno, to widać po prostu, że on jest bialutki. Mamy nadzieję, że rano wyjdzie trochę słoneczka i nagramy ją po prostu w pełnym słońcu, bo potem musi być tutaj turkusowa. Plaża biała, jest cudownie, dookoła jest pełno namiotów, na pewno polecamy. I żeby zostać kamperem, czy kamperwanem, czy osobówką, czy przekimać pod namiotem, super sprawa. Bartek znalazł jaskinię, ale mówi, że tam sam nie idzie. Czyli pewnie jest trochę creepy. Chciałem wam tylko powiedzieć, że jestem tutaj kolejny dzień i za każdym razem wieczorem mam to samo uczucie, że mnie coś tu zapierdala.
że tak powiem brzydko. No, sceneria jest tak normalnie upiorna, przeraźliwa czasami. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy ja to tylko widzę. Ale centralnie, tam jest jaskinia i ja tam sam nie pójdę. Pójdź pierwsza! No dawaj! Przez się szlaki! A jest creepy!